Pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych odbywało się we wtorek na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Władze Wałbrzycha do udziału w konsultacjach zapraszają mieszkańców Wałbrzycha, zarządców wspólnot, instytucji publicznych i zarządców substancji komunalnej. Takie spotkania służą zebraniu uwag, propozycji, jakichś refleksji, opinii na temat tego, czy zaproponowany przez zespół ekspertów i spoza Wałbrzycha, i z naszego tutaj grona obszar, który powinien być objęty planem rewitalizacji, jest spełniający oczekiwania lokalnej społeczności. To jest zawsze kompromis. Obszar zdegradowany, który właściwie obejmuje wszystkie tak zwane stare dzielnice Wałbrzycha, też został precyzyjnie opisany. To nie powinno budzić żadnych kontrowersji. Natomiast ważne jest określenie tych kluczowych fragmentów miasta, które będą poddane rewitalizacji, bo po pierwsze, to ma promieniować później na całą dzielnicę, na całe miasto, jeśli dobrze będzie zrobione, a po drugie, to właśnie w tym obszarze będzie można wydawać, czy też inwestować środki w ramach pomocy miejskiej, pomocy rządowej i pomocy europejskiej jako środki na rewitalizację. Więc to określenie, gdzie ten obszar rewitalizacji się kończy albo który obszar obejmuje, jest niezwykle istotne, praktycznie również. Dzisiaj to jest pierwsze spotkanie, na którym myślę, że przedstawiliśmy najistotniejsze sprawy związane z rewitalizacją mieszkańcom. My tak naprawdę ten proces informowania o wyznaczaniu obszaru rewitalizacji prowadzimy już od wielu miesięcy. Spotykaliśmy się w każdej dzielnicy, która już wcześniej po diagnozie społeczno-gospodarczej wynikało nam z tej diagnozy, że powinna być objęta procesem rewitalizacji. I kontynuujemy te spotkania i informowanie mieszkańców. Chcielibyśmy, żeby było jeszcze większe zaangażowanie, szczególnie zarządców wspólnot mieszkaniowych, którzy dzwonią do nas z pytaniami o to, czy budynek, w którym zarządzają, znajduje się na obszarze, żeby zainteresowali się tym projektem uchwały, ponieważ konsultujemy go jeszcze do 18 marca. Obecne konsultacje społeczne poprzedziły ubiegłoroczne spotkania w sprawie rewitalizacji miasta, które odbywały się we wszystkich dzielnicach Wałbrzycha. My staraliśmy się, wsłuchując w te opinie, propozycje, też przekazać taką informację, że proces rewitalizacji miasta tak doświadczonego jak Wałbrzych jest procesem trwającym lata. To nie jest możliwe w żadnym kraju w Europie, żeby dokonać przemiany miasta na inne, na nowa, jednocześnie nawiązujące do historii w ciągu roku, dwóch, trzech. To jest proces na pół pokolenia i ogarniający ogromne zagadnienia, od naprawy kamienic, ulic, aż do, a może przede wszystkim, społecznej przemiany tego miejsca i miasta. I to jest... A według pana, panie prezydencie, która dzielnica wymaga takiej konkretnej rewitalizacji? W każdej z dzielnic wszystkich, na Sobięcinie, na Podgórzu, na Białymkamieniu, na Starym Zdroju, w Nowym Mieście i w Śródmieściu określiliśmy to jądro rewitalizacji, które powinno być zaczynem przemiany całej dzielnicy. Każda dzielnica ma swoje ważne, a jednocześnie trudne miejsce. Pytani przez nas mieszkańcy potwierdzają, odnowienia i zmodernizowania wymagają Śródmieście, Podgórze, Sobięcin i Nowe Miasto. Konsultacje są potrzebne, dialog z mieszkańcami jest potrzebny, jest to trudna sprawa, no bo kwestia jak pytać, jak rozmawiać o kwestiach dosyć trudnych, tak? Bo jak zamienić jakąś przestrzeń, która jest tam opuszczona, zniszczona w coś, co będzie atrakcyjne, ciekawe, nie wiem, przyciągało mieszkańców, być może przedsiębiorców za ileś lat, no to trochę jest prorokowanie, trochę jest wróżenie. Ale to nie znaczy, że to wróżenie ma być tylko zamknięte do jakby garnuszka urzędu, a przeciwnie, no jednak mieszkańcy, tak? Ja mam tutaj dzieci, chciałbym, żeby też tu mieszkały, a nie wyjeżdżały, są tak moje, jak dzieci sąsiadów. Też jest dla mnie wyzwaniem, żeby był trend bardziej nie drogi po to, żeby brukować i robić asfalt, tylko więcej zieleni w kontekście Śródmieścia. Na pewno Sobięcin, hasłowo określane nie tylko w Wałbrzychu, Palestyną, no, gdzie tam się sporo zrobiło, ale to galeria bardziej chyba przyciąga klimat.
No myślę, że Biały Kamień, czy Nowe Miasto, tutaj terenów rzeczywiście takich i zamieszkałych, i takich, które mogą być atrakcyjne sportowo, czy turystycznie, no to czy na Podgórzu, no jest jeszcze sporo. Jest gdzie inwestować. Dla mnie jest wyzwaniem, co zrobić, żeby to miało sens długofalowo, tak? Bo można te domy ładnie zrobić i parking. A też no i dla mnie z drugiej perspektywy, na ile zrobić to wspólnie z mieszkańcami, tak? Tak samo, żeby było więcej na konsultacjach. To jest trudne wyzwanie, myślę. Podobne spotkanie odbędzie się jeszcze na terenie Starej Kopalni 15 marca w godzinach od 15 do 17. Swoją opinię można także wyrazić za pomocą formularza. Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.um.walbrzych.pl w biuletynie informacji publicznej.